Wspominałem już kiedyś o nazistowskim planie stworzenia działa słonecznego. Okazało się jednak, że nawet ja sam mam problem ze znalezieniem tego filmu, dlatego dzisiaj postaram się poruszyć ten temat po raz kolejny. Nie da się zaprzeczyć, że brzmi to jak pomysł rodem z filmów science fiction, ale niemiecki projekt działa słonecznego był jak najbardziej realny. A jak wierzyli ówcześni inżynierowie, mógł on odmienić losy II wojny światowej. Ta mało znana karta z historii nazistowskich Niemiec rzuca nowe światło na ambicje oraz niebezpieczny potencjał rozwoju naukowego znajdującego się w rękach totalitarnego reżimu. Tak zwany projekt Sonnengewehr narodził się w umyśle niejakiego Hermana Oberta, pioniera astronautyki, który w 1929 roku po raz pierwszy zaproponował ideę orbitalnej stacji kosmicznej zdolnej do skupiania i kierowania promieni słonecznych na dowolne miejsce na Ziemi. Plany zakładały budowę gigantycznego orbitalnego lustra, które zbierałoby i koncentrowało energię słoneczną w niszczycielską wiązkę skierowaną na wybrane cele. Szacowano, że taka broń byłaby w stanie palić miasta, wysuszać rzeki i niszczyć fabryki wroga, stanowiąc idealną broń mogącą przechylić szale zwycięstwa na stronę III Rzeszy. Wbrew pozorom, projekt ten był na całkiem zaawansowanym etapie. Naukowcy pracowali nad rozwiązaniami technicznymi, takimi jak środki zasilania takiej stacji, systemy podtrzymywania życia dla załogi. Mało tego, opracowywano nawet specjalne buty, które umożliwiałyby poruszanie się w warunkach mikrograwitacji. Dopiero gdy klęska nazistowskich Niemiec stawała się coraz bardziej realna i nieunikniona, prace nad działem słonecznym zostały porzucone. Alianci, którzy przejęli dokumentację i fragmenty tej technologii, starali się ukryć istnienie projektu, a kto wie, czy nie usiłowali rozwijać go na własną rękę. Niewykluczone również, że pewne aspekty tego projektu stanowiły podwaliny dla przyszłych misji Apollo. Kwestią mocno dyskusyjną jest to, czy w 1945 roku Niemcy, aby na pewno dysponowali technologią niezbędną do wyniesienia takiego olbrzymiego lustrzanego działa na wysokość 36 tysięcy km nad Ziemią. Być może byłyby do tego zdolne odpowiednio zmodyfikowane rakiety V2, no ale pamiętajmy, że ich cel miał być zupełnie inny. Co stałoby się jednak, gdyby odnieśli oni sukces? Otóż, zgodnie z przybliżonymi obliczeniami przeprowadzonymi przez naukowców już po wojnie, w miejscu takiego ataku temperatura powierzchni podniosłaby się z powiedzmy 20 stopni do około 700. De facto każde żywe stworzenie i wiele budynków, które znajdowałyby się w zasięgu takiego działa, stopiłyby się w mgnieniu oka. Niezależnie od tego, jakie były źródła tego pomysłu, ostatecznie okazało się, że budowa takiego słonecznego działa nie była realnym do osiągnięcia celem. I może i dobrze, bo gdyby udało się stworzyć taką broń, to nawet bomba atomowa mogłaby nie wystarczyć do zakończenia II wojny światowej. Pozostaje nam się cieszyć, że as w rękawie nazistowskich Niemiec okazał się klapą. Jestem jednak ciekaw, jaka jest wasza opinia na ten temat. Zapraszam was do dzielenia się nią poniżej w sekcji komentarzy. Zachęcam również do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek, wsparcia naszej działalności, no i oczywiście życzę wam wszystkim udanego dnia.